W tym zadaniu mamy dane o stosu prawidłowy czworokątny, czyli taki, który ma w podstawie kwadrat, o którym wiemy, że krawędź boczna ma długość 5 cm, czyli możemy sobie napisać, że na przykład ta krawędź ma długość 5, również ta krawędź ma długość 5, każda krawędź boczna ma długość 5 cm, a krawędź podstawy ma pierwiastek z 8 cm, czyli możemy sobie napisać na przykład tutaj, że krawędź podstawy, czyli ten odcinek ma długość pierwiastek z 8. Oczywiście ten odcinek i ten odcinek, a także ten odcinek także mają długość pierwiastek z 8, ponieważ w podstawie mamy kwadrat. No i my musimy obliczyć kosinus kąta nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy. Tutaj mamy krawędź boczną i ona tworzy z płaszczyzną podstawy następujący kąt. Nazwijmy go sobie alfa. Musimy obliczyć, ile jest równy kosinus alfa. No i żeby to zrobić, no to będziemy musieli policzyć, jaka jest długość tego odcinka. Oznaczmy go sobie na przykład przez x. No i wówczas kosinus alfa obliczymy po prostu z definicji, dzieląc przy prostokątną przy kącie alfa do przeciwprostokątnej tego trójkąta prostokątnego. Czyli będziemy mieli, że kosinus alfa jest równe x przez 5. Musimy tylko ustalić, ile jest równy właśnie ten odcinek x. X jest równy dokładnie połowie przekątnej kwadratu leżącego w podstawie, a kwadrat ma bok długości pierwiastek z 8. Możemy zatem policzyć, ile jest równa przekątna D podstawy. No a wzór na przekątną kwadratu to jest A pierwiastków z 2, A pierwiastki z 2, czyli w naszym przypadku A jest równe pierwiastek z 8, czyli mamy pierwiastek z 8 razy pierwiastek z 2, czyli pierwiastek z 16. 2 razy 8 to 16, czyli po prostu D jest równe 4. W związku z tym, ponieważ x to jest połowa przekątnej, zatem x musi być równe 2. No i teraz, gdy mamy już wyliczonego x, to możemy bez problemu policzyć kosinus kąta alfa, który jest równy po prostu x przez 5, czyli 2 piąte. No i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie c. 2 piąte to jest inaczej właśnie 4 dziesiąte, czyli zaznaczamy tą odpowiedź.